Suwalszczyzna, północno-wschodni zakątek Polski. Jedno z najpiękniejszych miejsc naszego kraju. Region ten zachwyca polodowcowym krajobrazem, coraz częściej zakłócanym zdobyczami techniki. Ziemia kryje tu dość obfite bogactwa, które na szczęście pozostają nieruszane. Śladów cywilizacji nie da się jednak całkowicie uniknąć. Niektóre są widoczne za dnia i w nocy. Poznając Suwalszczyznę, co i rusz będziemy zaskakiwani wytworami człowieka, zwierząt lub przyrody. Suwałki, stolica regionu, leżą na granicy równiny i pofałdowanego terenu polodowcowego. Mieszkańcy coraz częściej wykorzystują naturalne atrybuty ich ziemi. Powstają tu liczne gospodarstwa agroturystyczne, a ośrodek Mosir koło Jeleniewa jest już dobrze znany w całej Polsce. Suwałki to miasto o starej zabudowie, choć zabytków nie ma tu zbyt wiele. Jednym z bardziej rzucających się w oczy są stare koszary wojskowe pamiętające jeszcze carskie czasy. Wojsko nadal tu stacjonuje, ale jednostka została znacznie zredukowana. W ostatnich latach przeprowadzono renowację centrum miasta. Odrestaurowany Park Konstytucji 3 Maja wygląda bardzo okazale. Uwagę zwraca oryginalny zegar słoneczny. Sprawdziliśmy, chodzi punktualnie. Suwałki to miasto Marii Konopnickiej. Można znaleźć tu wiele śladów przypominających, że kiedyś tu mieszkała. Na placu jej imienia natrafiliśmy na liczne atrakcje dla małych i dużych. Uwaga, uwaga, nadaje. Odbieramy. Jak mnie zrozumiano? Zabytkowa wieża ciśnień, znajdująca się niedaleko dworca kolejowego, wygląda wspaniale. Oby tylko nie stała się obiektem do wyżywania się przez wandali. Muzeum okręgowe, mieszczące się w budynku Resursy Obywatelskiej, można polecić nawet przeciwnikom wszelkich muzeów. Tu nikt nie będzie się nudził. Ekspozycję przygotowano w niezwykle atrakcyjnej formie z olbrzymią starannością. Sklep u kruka. Nie ma chyba takiego artykułu papierniczego, którego nie można by tu kupić. Tu jest wszystko, nawet orientalne instrumenty muzyczne. Jeszcze jeden obiekt muzealny to dawny klub wojskowy. To miejsce dla miłośników historii i militariów. Szczególnie atrakcyjnie prezentuje się kolekcja sprzętu wojskowego zgromadzona w parku okalającym budynek. Można tu nawet przyjrzeć się słynnym skudom, które odgrywały tak ważną rolę w wojnie iracko-kuwejckiej w latach 90. Wojenne ślady już naszej historii spotykamy w wielu miejscach na Suwalszczyźnie. Wzdłuż granicy z Prusami przebiegała tu linia umocnień, po której pozostały lepiej lub gorzej zachowane bunkry i schrony. Najsmutniejszą pozostałością wojenną są miejsca pamięci, w których ginęli bezbronni ludzie. Na północnych peryferiach miasta oglądamy cmentarz żołnierzy radzieckich. W czasie wojny był tu obóz jeniecki 68 Oflak Sudałem, w którym przetrzymywano ponad 15 tysięcy jeńców wojskowych i cywilnych. Na Suwalszczyźnie spotykamy zarówno cmentarze katolickie,
jak i ewangelickie. Większość bardzo ładnie wkomponowana w przyrodę. Kierujemy się teraz na ziemię sejneńską. Zanim tam dotrzemy, mijamy po drodze uzdrawiające ponoć źródełko pod Becejłami. Zaczerpnięcie wody wymaga przygotowania odpowiedniego narzędzia. Jest! Jadąc dalej, zatrzymujemy się w Baranowie, gdzie z okazałego punktu widokowego rozkoszujemy się podziwianiem pięknego krajobrazu. Po paru minutach jazdy docieramy do Puńska, enklawy zamieszkałej w ponad 70% przez Litwinów. Trafiamy na festyn z okazji Święta Matki Boskiej Zielnej. Dogadanie się po polsku nie stwarza tu żadnego problemu, ale mieszkańcy porozumiewają się ze sobą w sposób naturalny w języku litewskim. Na straganach pełno jarmarcznych gadżetów, biżuterii, wyrobów sztuki ludowej. Ze scen dochodzą dźwięki lokalnych kapel folklorystycznych. Tuż za rynkiem oglądamy starą synagogę. Turyści muszą wiedzieć, że ten rozsypujący się dzisiaj budynek kiedyś pełnił taką funkcję. W znacznie lepszym stanie zachował się dom ówczesnego rabina. Przed wyjazdem z Puńska warto zatrzymać się w gospodzie, w której można nabrać nieco sił przed dalszą drogą. Tuż przy niej oglądamy stare gospodarstwo zamienione w skansen. W dalszym ciągu kierujemy się na południe. W Trakiszkach oglądamy starą stację kolejową. W czasach naszej prosperity planowano tu duży ruch turystyczny do Rosji. Wybudowano nowy budynek stacyjny, który dzisiaj jest zamknięty, a w Trakiszkach pociąg kończy bieg. Jedziemy dalej na południe. Po kilku minutach mijamy bramę zrekonstruowanej osady prusko-jaćwieskiej w Oszkiniach. To skansen wybudowany przez prawdziwego pasjonata i cały czas dalej rozwijany. W osadzie możemy poznać warunki, w jakich żyli tu kiedyś nasi przodkowie, ale właściciel chętnie gości grupy przyjeżdżające tu na aktywny odpoczynek. Można tu zorganizować ognisko, porozmawiać w gronie przyjaciół. Następny odcinek naszej wędrówki będzie dość długi. Wjeżdżamy na ziemię sejneńską. Będąc tu, na pewno należy odwiedzić prywatny skansen w Zelwie. I tu działa niesamowity człowiek. Widać, że z pasją opowiada o zgromadzonych w stodole eksponatach. Opowieści słucha się z zapartym tchem, a przedmioty można dotknąć i obejrzeć z każdej strony. Ty przyszedłeś do mnie jak po ogień. Szybciutko, tak? Szybko wychodzi, zamiast posiedzieć u ciebie, się pogościować, patrzysz, się ubiera, wychodzi. Ty mówisz, że ty przyszedłeś. Jedną z ciekawostek ziemi sejneńskiej jest jezioro Tobolinek. Pięknie położone w środku lasu, ale kąpiel może skończyć się przykrymi konsekwencjami. Lepiej do niego nie wchodzić. Wracamy na Suwalszczyznę. W Rudce Tartak zaglądamy do starego młyna. Dzisiaj nie miele się w nim mąki, za to młyn wytwarza prąd na lokalne potrzeby. Jezioro Hańcza to, tak jak Góra Cisowa, jeden z najważniejszych atrybutów Suwalszczyzny. Z jej południowego końca wypływa rzeka Czarna Hańcza. W kamienistym dnie doskonale widać, jak zmienia się poziom wody w kolejnych latach. W tym miejscu rzeka wije się między ozami.
Wychodząc na wzgórze, liczymy kamienie na głazowisku Bachanowo i Rudka. Podziwiamy krajobrazy i przysłuchujemy się, jak wiatr wygrywa sonaty na butelce. Przemieszczamy się na północny koniec jeziora do ruin dworku Starahańcza. Patrząc z tego brzegu gdzieś na jezioro, próbujemy wyobrazić sobie odległość pomiędzy powierzchnią wody a dnem. To gdzieś w tym miejscu jezioro ma głębokość 108,5 metra. Nie sposób oprzeć się choćby zamoczeniu nóg w najgłębszym jeziorze w Polsce. Na koniec krótki spacer po małym ogrodzie botanicznym okalającym dworkowe ruiny. Jeziora, cała Suwalszczyzna. Na wschód od Hańczy odpoczywamy przy kolejnym przepięknym jeziorze Jaczno. Ma ono charakterystyczny malachitowy kolor nadawany przez specyficzną odmianę glonów. Jesteśmy na terenie, w którym w latach 70. prowadzono intensywne badania geologiczne. Tu i ówdzie można spotkać pozostałości po nich w postaci takich czopów po odwiercie. Dostrzegamy też Górę Cisową i natowski radar. No tak, powtórzenie sceny przemarszu wojsk z filmu Pan Tadeusz nie byłoby już takie łatwe. Przy drodze, po której maszerowały wojska, pojawiła się barierka. We wsi Dzierwany, koło Starej Hańczy, niepozorny domek. Dzisiaj mieszka tu sołtys, ale 30 lat temu była to czterooddziałowa szkoła powszechna. Obecnie zamiast zgłębiać wiedzę, można tu coś zjeść i ochłodzić organizm zimnym napojem w upalny letni dzień. Podobną, może bardziej okazałą, bo murowaną szkołę znajdujemy w Udziejku. Ten obiekt też jest już w rękach prywatnych. Na szczęście właściciel nie zlikwidował jeszcze charakterystycznych atrybutów budynku. A jak już jesteśmy w Udziejku, to są tu jeszcze kolejne atrakcje. Pierwsza przeznaczona dla tych, którzy lubią poczuć trochę adrenaliny. Niewątpliwie dostarczy jej pokonanie przeszkód w parku linowym. Dla osób nieco spokojniejszych o wiele milszy będzie koncert gitarowy pana Szczepana. Można go wysłuchać w gospodzie Drumlin w czwartkowe wieczory, ale tylko w sezonie wakacyjnym. Zgoła inne dźwięki dolatują z rynku w Wiżajna, gdzie w sierpniu zawsze jest organizowany festyn z okazji Święta Sera. W lipcu natomiast na miejscowym stadionie można bawić się na swojskich klimatach. Kolejny etap naszej wyprawy wiedzie na zachód. Celem jest Puszcza Romińska. Po drodze do Żydkiem zatrzymujemy się w Komisie Staroci w Lenkupiach. Można tu kupić chyba wszystko. Fotele, lampy, komody, stołki, taborety, materace. Kosze, zastawy stołowe, a nawet jaja od chłopa. Żydkiejmy kiedyś tętniły życiem. Funkcjonowało tu 5 hoteli. Dziś pozostał jedynie bar pod lwami, oferując piwo, wino, flaki, pizzę i frytki. Uliczką prowadzącą na północ docieramy do granicy polsko-rosyjskiej. Granica ta jest nadal bardzo dokładnie pilnowana. W okolicach natrafiamy na ślady dawnego szlaku kolejowego Gołdap-Żydkiejmy, a nawet Gusiew. Na dawnym budynku stacyjnym zachował się napis niemiecki Schittkelmen. Wnikliwy obserwator dostrzeże też ślady obrotnicy parowozowej znajdującej się kiedyś na tyłach stacji. Żydkiejmy mają też swoje święto, święto sękacza. Na festynie organizowanym z tej okazji możemy doświadczyć wielu atrakcji. Już umiemy. Dwa. Na prawo. A punktem kulminacyjnym jest oczywiście wypiek ogromnego sękacza. Jedziemy dalej na zachód. Z drogi prowadzącej do Gołdapi skręcamy w pewnym momencie w lewo,
aby po chwili znaleźć się nad rzeką Błędzianką. Nad nią majestatycznie wyłaniają się słynne mosty w Stańczykach. Na każdym z nich położony był kiedyś tor kolejowy, tego samego szlaku, który znamy z Żytkiej. Taktyka wojenna wymagała takiego rozwiązania. Dzisiaj zamiast najmniejszej choćby pozostałości toru, mamy kostkę Bauma i elektryczne latarnie. Dużo bardziej atrakcyjne są mosty w Kiepojciach i Botkunach. Zachowały one oryginalny, niezmieniony wygląd. Są mocno naruszone zębem czasu, ale nie przelewają się przez nie tysiące turystów. Lepiej można sobie wyobrazić przejeżdżające przez nie pociągi. Wejście na niektóre przęsła wymaga pewnej sprawności fizycznej. Lato w pełni. Przyroda tętni życiem. Czasami pomaga jej w tym człowiek. Kierujemy się teraz w sam środek puszczy. Rowery są doskonałym środkiem transportu, chociaż na piaszczystych podjazdach czasami nie jest lekko. Puszcza Romińska naznaczona jest licznymi głazami, pomnikami. Stawiano je nawet na cześć psów domowych, jak na przykład tej 13-letniej Dory. Jednak najbardziej znane są kamienne pomniki jego cesarskiej mości Wilhelma II. Ów cesarz stawiał je na różne okazje, choćby jak ten, chyba najbardziej znany. Z napisu dowiadujemy się, że cesarz Wilhelm II ustrzelił tu 2000 jelenia. Dotarcie do kilku kamieni nie jest łatwe. Są one ulokowane w środku lasu. Nie wiodą do nich choćby najmniejsze ścieżki. Kto nie wie, gdzie ich szukać, nigdy do nich nie dotrze. Ale na tym właśnie polega satysfakcja zrobienia fotki przy kamieniu. Będąc o krok od granicy z Litwą, robimy wypad w głąb naszego sąsiada. Wzdłuż granicy pozostały liczne wieże obserwacyjne, będące dzisiaj tylko atrakcją turystyczną. Dojeżdżamy do Wisztyńca, utrzymującego partnerską współpracę z naszymi Wiżajnami. W okolicy stary wiatrak o bardzo charakterystycznych ścianach obitych gątem. Niedaleko odnajdujemy źródełko o podobnych właściwościach, co poznane już źródełko w Becejłach. Świętość tego miejsca jest podkreślana licznymi krzyżami ustawionymi na niewielkim wzniesieniu. Litwini, podobnie jak my, coraz częściej inwestują w energię odnawialną. Turbiny wietrzne stanowią własność prywatną. Zapada zmierzch. Wracamy do Polski, by następnego dnia kontynuować poznawanie Suwalszczyzny. Zaczynamy od mini zoo w Mikołajówce, gdzie oglądamy dzikie ptaki trafiające tu na przykład z powodu kontuzji. Można tu dosiąść kucyka, a nawet azjatyckiego jaka. Oglądamy lamy, strusie, daniele, jelenie i wiele innych zwierząt.
Suwalszczyzna to znakomita kraina do jazd konnych. Koni tu nie brakuje, a są to tak miłe i fotogeniczne zwierzęta. Przemieszczając się tu i tam natrafiamy na różne ciekawostki, nie tylko przyrodnicze. Kolejne ciekawostki obserwujemy w ośrodku Mikołajówka w Nowej Wsi. Ustawiono tu m.in. model wiatraka koźlaka, ale super atrakcją jest największy w Europie, a może i na świecie, termometr kapilarny. Pierwotnie planowano znacznie większą konstrukcję, ale względy techniczno-finansowe spowodowały, że ostateczny kształt termometru jest taki, jak obserwujemy na zdjęciach. Obszar między Suwałkami a Jeleniewem skrywa pod ziemią olbrzymie złoża rud żelaza. Na szczęście są one zbyt głęboko, żeby rozpocząć wydobycie. Ale o bogactwie tym świadczą lekko szalejące tu kompasy i zachowane w szurpiłach próbki po odwiertach, do których magnesy przyczepiają się, jakby były klejone. Ślady po odwiertach spotykamy jeszcze w kilku innych miejscach na łąkach i polach Suwalszczyzny. We wsi Rudka koło Szurpił natrafiamy na osobliwy cmentarz z I wojny światowej. W koncentrycznych kręgach pochowano tu 565 żołnierzy niemieckich, 1534 żołnierzy rosyjskich. Jeżdżąc po Suwalszczyźnie, co i rusz napotykamy stare młyny wodne. Tym razem dotarliśmy do Białej Wody, gdzie też mieści się bardzo okazały, ale nieczynny już młyn. Gospodyni chętnie nas oprowadziła po obiekcie, opowiadając przy okazji o tym, jak kiedyś wyglądała tu praca. Miejscowi ludzie coraz więcej wagi przywiązują do własności. Czasami objawia się to w bardzo wyrazisty sposób. Suwalszczyzna to doskonałe miejsce do czynnego wypoczynku. To kraina skrywająca nadal wiele tajemnic. Doskonałe miejsce dla poszukiwaczy przygód. Na zakończenie przedstawiamy jedno z takich odkryć. Stary folwark Skombobole. Ruiny ukryte w środku lasu. Nie prowadzi do nich żadna droga. Satysfakcja po ujrzeniu takich pozostałości nie do opisania. O jednym trzeba pamiętać. Wiżajny to polski biegun zimna, a pogoda lubi tu kaprysić.